Denerwujące są te lampki w okularach, nie? No, ale co niby mam z nimi zrobić? Kamera taka, że jak nie oświetlisz, to nic nie pójdzie po prostu. Dzisiaj zapraszam na zbiory. W codziennym życiu, słowo zbiór to pojęcie dosyć rozmyte, niekonkretne. Wiadomo jednak, że tworzy jakąś mnogość rzeczy, które są ze sobą w pewien sposób powiązane i dla nas tworzą zbiór. I chociaż jest to bardzo ogólne. Trochę wiąże się z tym, co mamy w C. Otóż kontener Estelowy set, czyli właśnie zbiór, to też jest zbiór jakichś elementów, które mogę sobie klasycznie tutaj przy definiowaniu zbioru podać jakichś tam intów, czy zupełnie bardzo rozbudowanych obiektów, ale istotne jest to, że te elementy, które będę wkładał do zbioru, będą musiały spełniać pewien warunek. Otóż muszą się dać uporządkować. Za chwilę też powiem, jakie są zasady tego porządkowania. I to uporządkowanie jest narzucone, to znaczy, że jeżeli coś do mojego zbioru będę wkładał, czyli mam jakąś już ilość elementów, powiedzmy, że są uporządkowane, tu akurat mam multi to znaczy, że element się powtórzył. Bo są też takie czyste zbiory, gdzie nie może się powtarzać, ale to za chwilę zobaczycie. Natomiast fajna zasada jest tu taka, że jeżeli coś dokładam do zbioru, to nie ma znaczenia dla mnie, ja nie muszę się martwić jakby tym porządkowaniem zbioru. Za mnie zbiór będzie przy wkładaniu elementu wykonywał operację porządkowania, czyli jeżeli chcę dorzucić czwórkę, to ona wyląduje tutaj. Jeżeli będę chciał dorzucić zero, to to zero wyląduje tutaj. I ja nie muszę się martwić. Już w momencie wkładania cała mechanika zbioru będzie dbała o to, żeby elementy wylądowały tam, gdzie trzeba. W przypadku multi zbioru, czyli takiego zbioru, gdzie elementy się powtarzają, też jest tutaj gwarancja, że ten element wyląduje w ciągu identycznych sobie elementów. No to zobaczmy, jak to w praktyce działa. Aby korzystać ze zbiorów, inkludujemy sobie bibliotekę set. Ciekawa informacja to to, że te zbiory są implementowane za pomocą takiej struktury danych drzewa binarnego. Dzięki temu można dosyć szybko wyszukiwać elementy w zbiorze. Zbiór, jak już mówiłem, sam się sortuje i te kryteria sortowania domyślnie to jest, zdaje się, taki ciąg po prostu rosnący, ale te kryteria sortowania możemy modyfikować. I teraz jest ważne, powiedziałem, iż elementy, które są w zbiorze, muszą w ogóle dać się sortować. I tu są takie trzy niezbędne kryteria tego, czy element może być w zbiorze. Otóż, elementy w zbiorze muszą być asymetryczne, czyli jeżeli mam x, y, jakieś dwa elementy, to jeżeli x jest mniejsze od y. I jest to prawda, to wtedy y, jeżeli miałby być mniejsze od x, to takie porównanie już powinno być fałszem. I oczywiście odwrotnie. Muszą być tutaj te własności tych elementów m, przechodnie, czyli to porządkowanie musi mieć taką cechę. I teraz co ona oznacza, że jeżeli x jest mniejsze od y i y jest mniejsze od z, to x jest mniejsze od z. Oczywiście to samo będzie z równoważnością, jeżeli a jest równe b, a b jest c, to a musi być równe c. I jeszcze taka cecha niezwrotności, to znaczy, że jeżeli mam coś takiego, że x jest mniejsze od x, to to zawsze musi być fałsz. Nie może być sytuacji, że to jest prawda. Zbiory mają pewną wadę. Otóż elementy w zbiorze w zasadzie można uznać za stałe. Nie możemy sobie zmienić wartości elementów w zbiorze, bo to mogłoby zaburzyć tę wewnętrzną strukturę drzewa bitarnego. Dlatego najczęściej element, jeżeli chcemy tam mieć nową wartość, stary element po prostu cały usuwamy z tej, tego zbioru, a wstawiamy nowy o pożądanej już wartości. Można to troszeczkę obejść w standardzie nowszym, 17, ale pokażę szczegóły takiego. Manipulowania w zasadzie w drzewie binarnym elementami, gdzie normalnie nie powinniśmy tam nic robić. Pokażę to na przykładzie mapy. Tutaj zostawmy to, no i przejdźmy już do samego zbioru. Zatem tworzymy sobie zbiór z nazwiskami. Będzie to zbiór zawierający napisy. Po wyświetleniu zwróćcie uwagę, mimo że tutaj podałem aż cztery nazwiska. Dodały się trzy, bo Kowalski się powtórzył, a w zbiorze nie może być powtórzeń, co więcej wszystko posortowane. No to jeszcze raz tutaj uparcie spróbuję dodać tych Kowalskich. I niestety dalej jest jeden Kowalski albo stety. No to właśnie o to chodzi, żeby było stety. I też są posortowane. Teraz uwaga: metoda insert może zwrócić, w zasadzie zwraca taką parę. Tutaj wykorzystam sobie takie rozpakowanie tego, co zwraca insert, i tu na jednej, na pierwszej pozycji mam iterator właśnie do danego elementu, a na drugiej, tylko tu popatrzcie, dodaję jeden. A na drugiej mam informację, czy się udało dodać. Zatem ta linijka zwróci mi pozycję i zwróci mi jedynkę, ponieważ o, właśnie, uf, widzimy, że już jest w zbiorze, bo tutaj pos jest iteratorem. Zatem, jak pójdę tutaj pod ten iterator, to znaczy, że uf już jest w zbiorze, bo iterator. Odwołał się do elementu i jest ten element w zbiorze, natomiast tutaj mamy po prostu wartość, wartość prawda, fałsz, sukces oznacza, że się udało. Gdybym jeszcze raz spróbował tutaj dodać nasze ów, to uwaga, już jest, informacja się pojawiła, czyli nie udało się tutaj dodać. Zobaczcie, tu skorzystałem z faktu, że metoda insert zwraca mi taką parę, a para. No, właśnie, para ma takie dwie metodki, ma takie dwie cechy first i second, i te dwie cechy to jest właśnie pierwsza, ta część pary i druga część pary, a ta druga to jest informacja, czy się udało. Zatem tu widzimy, że się nie udało i dlatego pojawił się napis już jest. I tu jeszcze informacja taka, że próbuję dodać znowu Kowalskiego, ale teraz wyjaśniam, y, czym jest wtedy ten pos, bo zobaczcie, on jest. I wyświetlił się Kowalski. Otóż, jeżeli Kowalski już był, to pozycja tutaj w tej parze pierwsza też jest iteratorem, ale jest iteratorem na ten element, który już jest. Także y, mogę wiedzieć nie tylko to, że się nie udało włożyć, bo już coś jest, ale jeszcze będę dokładnie miał ten iterator na to miejsce, gdzie ten element już jest. A teraz nowy zbiór, ale tym razem w definicji jego typu mamy takie dwa parametry. Pierwszym jest to, co będziemy mieli w zbiorze, i tu widzimy, że są to liczby całkowite, a drugim jest obiekt funkcyjny. O obiektach zrobimy oddzielny temat. Zatem teraz tylko informuję, że takim domyślnym obiektem funkcyjnym jest less, a greater to jest zmieniony, czyli to będzie, że większe są pierwsze, czyli będziemy mieli porządek malejący tego zbioru. Możemy od tej drugiej części myśleć właśnie jako takim mechanizmie, który porządkuje te elementy, gdy je wkładam do zbioru. I zobaczcie, po deklaracji tego elementu i zdefiniowaniu jego wartości i wyświetleniu mamy 10 elementów, żadnych powtórzeń, mimo że tutaj piąteczkę próbowałem przepchnąć co najmniej dwa razy i są już posortowane właśnie według porządku od największego do najmniejszego. A tutaj mamy Zbiór Mono 2 identyczny jak wcześniejszy, z tym, że właśnie jawnie użyłem tego obiektu funkcyjnego porządkującego LES i widzimy już tutaj jest wyświetlony tym razem rosnący zbiór. I metoda kolejna, tak już od razu pokażę, to jest metoda CLEAR. Wcześniej jeszcze EMPTY, która po prostu mówi, czy zbiór jest pusty. No tutaj nie jest pusty, zatem wyświetli się komunikat. A metoda CLEAR próbujemy wyświetlić i widzimy. Count zero elements, czyli po prostu już wszystko zostało z tego zbioru wywalone. Jest to zbiór pusty. Clear czyści całkowicie taki zbiór. A przed nami multi-zbiór. Elementy mogą się powtarzać, ale dalej są porządkowane. Mamy tu zbiór piesków i zobaczcie, burek jest dwukrotnie. Oczywiście wszystko się posortowało. Próba dodania kolejnego burka i żółka. I proszę bardzo, jest już trzy razy burek. Żulek też się pojawił. Tutaj jest inna metoda niż insert in place. Ona też działa. Podobnie zwraca pozycję do danego elementu, ale tej metodzie, a w zasadzie to wręcz całej rodzinie tych metod, przyjrzymy się w przypadku map. Tam wtedy troszeczkę lepiej będzie można zobaczyć, czym te in place y generalnie różnią się od insertów. One są troszeczkę późniejsze. Tutaj mamy count. To jest bardzo prosta metoda, która nam powie ile razy wystąpił burek w zbiorze. O, zobaczcie, widzimy, że ten element burek wystąpił dokładnie trzy razy. Mamy też metodę find. Domyślamy się, find będzie szukała tego, co jest w zbiorze. I uwaga, ponieważ tutaj może powtarzać się element, gdybyśmy find użyli w zwykłym zbiorze, no to znajdziemy tylko raz i jedną tę pozycję. Tutaj musimy się zastanowić, co dokładnie zostanie zwrócone. A no zostanie zwrócona pierwsza pozycja tego elementu, czyli jak mam na przykład trzech burków, to ten pierwszy byłby zwrócony. Zatem tutaj mamy jawnie, przy okazji podałem jawnie iterator na ten multizbiór, ale oczywiście auto też rozwiązałoby problem. Poszukajmy tego Reksia i tutaj, uwaga, jeżeli nie znaleźliśmy Reksia, to iterator byłby iteratorem na end, czyli na tę pozycję za ostatnim elementem, ale my, my oczywiście znajdziemy i tu uwaga, teraz użyjemy metody erase, czyli wywalimy tego reksia. Zobaczcie. O! Bo posłużyliśmy się iteratorem właśnie znalezionego reksia. I teraz usuwamy tego, tego reksia poprzez jego iterator. I co my tu mamy? Apofiz burek, 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 ale Reksio jeden zginął, bo było dwóch, zwróćcie uwagę. Zniknął ten pierwszy znaleziony. Przed nami metoda lower_bound. Która zwraca iterator na pierwsze wystąpienie burka. Niczym się to nie różni od found w tym wypadku, i możemy to potwierdzić. O, tutaj znaleźliśmy burka, ale żeby się upewnić, że jest to dokładnie ten sam iterator na dokładnie tego samego burka, jeszcze porównałem wynik finda i wynik lower bounda. Oba zwrócą iteratory, i te iteratory można porównywać, i one są równe, dlatego tutaj mamy jedynkę, bo to zapytanie, to porównanie jest prawdą. A teraz upper bound. Uwaga, szukam burka, ale metodą upper bound. Co zostanie zwrócone? Popatrzcie. Ano, zostanie zwrócony iterator na Džona. Dlaczego? Bo Džon jest pierwszym znalezionym za burkami iteratorem. Zatem upper bound burek będzie szukać elementu pierwszego, ale większego od burków, czyli tego na zbiorze uporządkowanym, zaraz za burkami. A na koniec equal range, czyli Coś, co łączy lower bound i upper bound i zwraca parę. Pierwszy iterator i ostatni iterator, przy czym pierwszy jest dokładnie pierwszym burkiem. Ostatni będzie tym dżonem, czyli pierwszym elementem za burkami. Zobaczcie, F10, jedziemy. Wyświetlamy pierwszy ostatni, mamy dokładnie burka i Johna, przy czym burek jest na pewno ten pierwszy. I jeszcze sobie teraz w pętli wyświetlimy wszystkie kolejne elementy pomiędzy tymi iteratorami pierwszym i ostatnim. Zatem zobaczcie, jeden burek, drugi burek i trzeci burek, ale już John się nie wyświetli, bo sprawdzam, te pętle wykonuję dopóki ten first przesuwany tu na kolejny iterator. W zbiorze jest różny od tego last, który tu wystąpił, zatem pierwszy, dopóki jest różny, to wyświetlam. Kiedy już pierwszy przejdzie na Johna, no to nie jest różny, zatem same burki się wyświetliły. I tyle, jeśli chodzi o zbiory. Wrócimy jeszcze do pewnych funkcji tutaj, które są wspólne dla wielu kontenerów. Także, jeżeli czasami macie wrażenie, że jeszcze czegoś nie dopowiedziałem, to macie słuszne wrażenie. Nie chcę też wszystkiego mówić. Wciąż po trochu powiększamy naszą wiedzę, a te funkcje jeszcze do nas wrócą, chociażby w następnym odcinku o mapach. Już teraz na niego zapraszam, bo wydaje mi się, że będzie całkiem ciekawy, bo omawia bardzo ciekawą strukturę. Bardzo ciekawy kontener. Zapraszam.